Witam Was w kolejnym materiale. Dzisiaj poruszymy temat youtubera, który spalił swoje Ferrari za 1 800 000 zł. Na wstępie, jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj mój kanał na dole oraz zostaw łapkę w górę pod tym filmem. Fajnie by było, jakbyś został na dłużej. Mowa tutaj o Whistling Dieselu. Jest to osoba, która właśnie takimi rzeczami się zajmuje, jak niszczenie różnych pojazdów. Ostatnio zrobiło się dość głośno na temat właśnie jego niedawnych akcji. Postanowił on zniszczyć Ferrari F8 Tributo w bardzo ekstremalnych warunkach. Ten youtuber zasłynął już z wielu akcji, na przykład jak latał helikopterem w hali. Nawet udało mu się spalić straż pożarną. Ale dzisiaj głównie jest mowa właśnie o tym, co udało mu się zrobić, czyli dodał on kilka filmów właśnie zniszczenia tego Ferrari. Jest to film, jak sobie driftował po polu. Driftował sobie po polu, wjazd do wstępu był konkretny, muszę przyznać. Jak widzicie, troszkę opona oberwała. Postanowił on odciąć lusterko od F8 Tributo. Muszę przyznać, że niefajnie to wyglądało. Whistling Diesel postanowił, że zabierze swoje Ferrari na ryby. Okazało się to całkiem średnim pomysłem, lecz całkiem fajna ławka. Myślę, że dość ekskluzywna. Po chwili w filmie można zobaczyć, że pojechał do sklepu po różne owoce, które zapakował do Ferrari. W dalszej części testu Ferrari postanowił on posadzić kapibarę, czyli zwierzaka dość popularnego w dzisiejszych czasach. Myślę, że chyba fotel nie powinien się uszkodzić. No i trochę rzucania oczywiście owocami nigdy nie zaszkodzi. No i w tym sposobem jakoś zakończyła się pierwsza część jego filmu na YouTubie. Przejdźmy może do drugiej części filmu, na której działo się. Teraz następuje dość przełomowy moment, bo postanowił wjechać z sporą prędkością w pole. YouTuber śmigał sobie po polu Ferrari, aż nagle zauważył dym. Natychmiastowo opuścił Ferrari i po tym jak wyszli z tego auta, to zaczęło się dziać. Ferrari stanęło w ogniu. Całe tylnie opony zaczęły się palić. Niestety, ale cała ekipa Whistling Diesela nie przemyślała pewnej sprawy.
ponieważ Ferrari stało bardzo blisko ich ekipowego pojazdu. I ich właśnie pojazd drugi też zaczął się palić. Akcja minimalnie wymknęła się spod kontroli, bo spłonęły już dwa auta tak naprawdę. Jedyna rzecz, jaka im pozostała, no to myślę, że wezwać odpowiednie służby, bo sami takiego ognia raczej by nie ugasili, tym bardziej, że rozprzestrzeniał się on w dość szybkim tempie. Straż pożarna przyjechała na miejsce, no i tak naprawdę dalszy ciąg tej akcji potoczył się już dosyć łagodnie. Strażaki przyjechały, ugasiły. Niestety z Ferrari zostały tylko szczątki, no i raczej nic z tego już nie będzie. Film Diesela kończy się w ten sposób, że podchodzi on do salonu Ferrari i spogląda na kolejną sztukę. Czyżby planował kolejne zniszczenie pojazdu? Nie mam pojęcia, lecz jest to bardzo przewidywalne. Czytając niektóre artykuły, mogła być nawet tutaj przesłana sprawa do sądu. Nie wiem, co z tej sprawy by wyszło. Koniecznie zapraszam Was do oglądania innych filmów na kanale związanych z motoryzacją. Może Wam się spodobają i zostaniecie na dłużej. A i jeszcze jedno, zacząłem nagrywać live'y na Twitchu. Jak chcecie, wpadnijcie. Są bardzo fajne, z różnych fajnych gier. Więc jeżeli chcecie ze mną pogadać na transmisji na żywo, no to zapraszam Was do pierwszego linku w opisie. Do zobaczenia. Cześć, cześć.